Od prawie ćwierć wieku Kalisz ma swój festiwal sztuki ulicznej, a już po raz czwarty metaforyczną bramę do niego otwierają uczestnicy projektu pod nazwą Gateway to La Strada, czyli Brama do La Strady. Młodzi ludzie z Polski, Czech, Słowacji i Węgier poprzez warsztaty i spektakle poznają trudną sztukę teatru ulicznego, wchodzą w dość skomplikowany proces twórczy mimo różnic kulturowych i językowych. Przy okazji właśnie warsztatów prowadzonych przez mistrzów ulicy ta młodzież ma szansę nie tylko doskonalić swą technikę aktorską, technikę teatru ulicznego, dość specyficzną, ale ma również okazję do tego, aby wzajemnie się poznać, polubić, nawiązać kontakty, które potem owocują w przyszłości. Warsztaty warsztatami, pokazy warsztatowe pokazami i spektakle spektaklami, ale chyba to, co jest w tym projekcie najciekawsze i wiem, że to jest też na skalę nie tylko polską, ale europejską, to ten tydzień, który spędzamy razem, a tak naprawdę tydzień, który spędzają razem uczestnicy ze Słowacji, z Włoch, ze Słowacji, z Węgier, z Czech i z Polski, a powiedziałam z Włoch, bo również w Teatrze Continuum mamy w tym roku kilka osób z Włoch, więc jakby ten projekt jest jeszcze bardziej międzynarodowy. Warsztaty odbywały się jednocześnie w czterech miejscach. W każdym zajęcia prowadzili przedstawiciele innego teatru z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Mikołaj Wiepryw swym talentem dzielił się z młodzieżą już po raz czwarty. Kierujący Teatrem Nikoli z Krakowa mim, aktor i reżyser, wspierany przez Dominikę Juchę, w doskonały sposób nie tylko kształci umiejętności głosowe czy ruchowe, ale przede wszystkim odblokowuje młodych ludzi. Nasz przekaz, jakby spróbować otworzyć u nich możliwości fantazji, możliwości ich twórczości przez elementy pantomimy, sztuki cyrkowej, комизма, ну и, очевидно же, театр. Та магия театра, которая уж давно иснеет в Калишу на Ластраде. Monika Nycpalowa, po raz kolejny goszcząca w Kaliszu liderka słowackiego Talia Teatro, także zaproponowała dużo ćwiczeń kruszących wewnętrzne blokady, przełamujących onieśmielenie i pobudzających kreatywność. Postanowiła tym razem zjednoczyć werbalne i pozawerbalne formy teatru. Skupienie na słowie, na wielu językach było jednak bardzo ważne, bowiem integralną częścią projektu była poezja. So in our workshop guys was very written poetry about the nation. Podczas warsztatów uczestnicy napisali kilka wierszy o swoich narodach, o wolności, o znaczeniu narodowej poezji i ojczystego języka. I to było piękne, ponieważ każdy z osobna dostrzegł wartość narodowego języka oraz konieczność współpracy pomiędzy małymi narodami. Importance of cooperation between small nations. U Dawida Fekete z Węgier także pojawiły się zajęcia poetyckie poprzez tworzenie haiku, ale pierwszą część warsztatów wypełniła yoga, jak się okazało niezwykle przydatna dla artystów ulicy. Rozgrzewa ciało i wzbogaca świadomość ruchową, zwracając uwagę na najdelikatniejsze partie naszych mięśni i całkowitą fizyczną konstrukcję człowieka. Yoga jest bardzo użyteczna. Włoscy aktorzy, członkowie czeskiego teatru Continuo, jako liderzy warsztatów byli bardziej zainteresowani procesem niż efektem finalnym. Kilka dni zajęć poświęcili intensywnym ćwiczeniom z ciałem, oddechem i głosem, które składają się na codzienną pracę ich zespołu. So that means to open the attention not only on the level of view or listening with the ears, but also to increase the sensibility of the body. Chcemy skupić uwagę nie tylko na poziomie zwykłego widzenia czy słyszenia, lecz zwiększenia wrażliwości ciała, by znaleźć
chciałam powiedzieć głębsze, nazwijmy to tak, głębsze, a może po prostu inne połączenie poprzez ciało. Część zajęć chcemy poświęcić na pracę z głosem, nierozumianą jako opowiadanie historii czy generalnie słowną artykulację, lecz jako pracę nad dźwiękiem, nad rozmaitymi rezonatorami ciała, by znowuż odkryć inne miejsca w ciele, gdzie głos może być i gdzie może wytwarzać dźwięk. Niespełna tydzień na warsztatowe zajęcia to może zbyt mało, aby zostać artystą ulicy, ale młodzi ludzie z Polski, Czech, Słowacji i Węgier nie poprzestają na uczestnictwie w jednej edycji. Wracają z coraz większym apetytem na nowe teatralne wyzwania. Takie przedsięwzięcia bardzo mnie zawsze ciekawiły, a z tego co wiem, no, jako grafik mogę robić pracę w domu, a teatr uliczny to jest coś, co też mnie ciągnie. To meet new people and to get... Przyjeżdżam, by spotykać ludzi, poznać ten rodzaj teatru lepiej. Lubię tworzenie teatru na ulicy, a Polacy i Słowacy są w tym dobrzy. Nie spodziewałam się aż takiej... takiego szaleństwa, aż takich różnorodnych form. Wszystkie zajęcia są inne, jakby bazują na tym samym szkielecie, ale za każdym razem coś nowego jest dodawane, jest dużo takiej improwizacji. Dużo improwizacji, ćwiczeń czysto fizycznych, zdawałoby się takiego artystycznego chaosu, ale z tej plątaniny gestów i kakofonii dźwięków, dzięki doświadczeniu ulicznych artystów z czterech krajów, rodzą się za każdym razem cztery widowiska. Jedni nazywają je spektaklami, inni skromniej powarsztatowymi pokazami. Ich prezentacja inauguruje dwa pierwsze dni festiwalu La Strada. W ramach warsztatów Dawid Fekete, odwołując się do tegorocznej naczelnej idei warsztatów, która brzmiała Różnice, które łączą, zrealizował spektakl pod tytułem Rozruchy. Wziął pod uwagę zarówno różnice cielesne czy świadomości, jak i narodowe. Jak mówi, sięgnął po nową metodę wprowadzenia warsztatowiczów w rodzaj transu, z którego rodziły się wypowiedzi. Z wyrzuconych z siebie słów uczestnicy zajęć tworzyli haiku, które stały się podstawą działań. And we work with those small poems, yeah. And actually they were creating their own theme. Pracowaliśmy na bazie tych krótkich wierszy, a uczestnicy sami proponowali własne tematy. Rzuciłem jedynie ideę społecznego rozruchu czy protestu, a oni ruszali się, rozmawiali na ten temat i reżyserowali poszczególne sceny. Pomogłem im jedynie uczynić je, nie chcę powiedzieć lepszymi, ale bardziej interesującymi dla widzów. Mikołaj Wiepryw i Dominika Jucha tym razem zaproponowali projekt, którego inspiracją było Kaliskie Podwórko. I w tym roku temat naszego spektaklu «Sąsiedzi» z podwórka Kaliszskiego. Jakby tematy lat 60-tych, 50-tych, troszeczkę jakby historia przez naszą fantazję, no o Kaliszu. Członkowie czeskiego zespołu, tworząc powarsztatowy pokaz, skupili się na idei granic. Jak zapowiedzieli, nie chcieli stworzyć widowiska o tradycyjnej strukturze, bowiem bliższa jest im idea teatru skomponowanego. Forma eksperymentalna, która opiera się na metodach kompozycji zwykle używanych w muzyce, gdzie zasadę organizacyjną wywodzi się z wrażliwości muzycznej. We are trying to merge different languages in the work we are doing with them. So... Staramy się łączyć rozmaite języki, pracować w ich obrębie. Spektakl czy pokaz z warsztatowiczami nie będzie miał dramatycznej konstrukcji. Będzie bardziej performancem, który wydarza się w danej chwili. Owocem eksperymentów z mieszaniem języków ruchu i głosu, czy dźwięków, które z siebie wydadzą. Mixing these languages of the movement, or the body, and voice, and the sounds they will produce.
Monika Netzpalowa, interpretując z kolei ideę różnic, które łączą, przygotowała spektakl poetycki pod tytułem Cienie słów z wierszami Adama Mickiewicza i słowackiego pisarza romantycznej generacji Ludowita Sztura. XIX-wieczne teksty i idee posłużyły prezentacji zupełnie współczesnych dążeń do pokazania narodowej odrębności, która jednak nie dzieli, lecz wręcz przeciwnie, łączy ludzi z różnych zakątków Europy. It was also time in 19th century shadow time, because a lot of people must live also in exile. And także w XIX wieku mieliśmy do czynienia z takim czasem cienia, ponieważ wielu ludzi żyło na emigracji. Myślę, że możemy znaleźć łącznik pomiędzy historią a współczesnością, ponieważ teraz również dużo ludzi, zarówno Polaków, jak i Słowaków, żyje za granicą. Nie jestem pewna, czy czują się wolni. Żyją poza krajem i muszą ciężko pracować, bądź perfekcyjnie studiować, by odnieść za granicą sukces. They must be perfect in studies if they want to be successful in abroad. Brama do La Strady stwarza okazję do pięknej konfrontacji uczniów i mistrzów, bowiem prowadzący warsztaty artyści w ramach tzw. sceny wyszehradzkiej pokazują własne spektakle. Teatr Mikołaj z Krakowa przywiózł premierę Ping Pong, spektakl, którego tytułowy bohater ratuje nie tylko swój świat przy pomocy muzyki. Poszukiwanie spokoju, poszukiwanie radości, poszukiwanie kontaktu z człowiekiem i jakieś rozwiązanie różnych konfliktów, no przez fantazję, sztukę i radość życia. Specjalista od szczudeł i cyrkowej ekwilibrystyki Dawid Fekete tym razem zaproponował pokaz uliczny z muzyką na żywo, w którym wraca do swoich teatralnych początków, czyli do kukiełek. Vites Laszlo to tradycyjna węgierska marionetka, kuzyn postaci z włoskiej komedii dell'arte. A to już dwa klauny w drodze do szkoły. To bohaterowie spektaklu Nigdy nie zabierzecie mnie do szkoły, przygotowanego przez teatr ze Słowacji. Our performance is about journey from home to school, and it's 40 minutes. Nasz spektakl opowiada o drodze z domu do szkoły. Trwa ona około 40 minut, ale jest w niej element edukacyjny, ponieważ spora grupa dzieci może identyfikować się z tym leniwym klaunem i w końcu powiedzieć: OK, pójdę do szkoły. Skoro klaun idzie i jest zabawnie, to ja też pójdę. It's okay if you are going to school, because clown also is going to school. It was funny, so I'm going also to school. Czeski spektakl Please Leave a Message w zasadzie pierwotnie nie był przeznaczony do prezentacji na ulicy, ale świetnie się sprawdził w przestrzeni La Strady i zrobił ogromne wrażenie. Mieszanka teatru fizycznego, teatru tańca i teatru niewerbalnego z muzyką graną na żywo wymykała się jednoznacznej interpretacji. Niewątpliwie przywoływała bogactwo skojarzeń ze ścianą płaczu czy ścianą rozstrzelań, ale jednocześnie wiodła ku abstrakcyjnym rozważaniom na temat tego, co pionowe i poziome, na górze i na dole, przed i za ścianą, wewnątrz i na zewnątrz. It's mainly about communication. To rzecz głównie o komunikacji, o możliwości pozostawienia wiadomości. Nie takiej wirtualnej, jak zwykliśmy to teraz robić, ale tej osobistej, która może poruszyć widownię, uruchomić proces myślenia i sprowokować do przekazania wiadomości tobie czy innym. Praca nad komunikowaniem się, przekazywaniem sobie wiadomości, szukaniem tego, co wspólne, co ważne, zarówno dla jednostki, jak i dla grupy, rozbudowuje sens i wartość takich projektów jak Brama do La Strady. Teatr uliczny zdaje się być sztuce porozumiewania się szczególnie przydatny. Ulica to coś bardzo ważnego dla człowieka, który nagle przychodzi w ten moment i nagle pojawił się, i nagle spotyka się pierwszy raz za sztuką. Występowali my w tym roku w Odessie i w trakcie spektaklu oglądało nas około 5000 ludzi. To jest jakby ten kontakt jest naprawdę wspaniały. In these days when
stone theaters. Teraz, kiedy teatry z kamienia, powiedzmy, umierają, to bardzo ważne, abyśmy utrzymali naszą aktywność i zatrzymali uwagę publiczności. Activities and keep the attention of the audience. It's so much fun. There is a lot of energy. Tyle w tym radości, tak dużo energii. To zbliża ludzi. It brings people closer to each other. And I would like to say thank you all persons who tried to prepare. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przygotowali bramę do La Strady, ponieważ na przykład na Słowacji nie mamy takich możliwości dla młodych ludzi, nie tylko dla amatorów, ale także dla profesjonalnych aktorów. Myślę tu zwłaszcza o prawie tygodniowych warsztatach. To piękne. Mam nadzieję, że w przyszłym roku także będziemy partnerem projektu i będziemy wspierani przez Fundusz Wyszehradzki. Workshop 7 days, 5, 6, 7 days. So it's beautiful really. And we hope also next year we'll be partner and we'll be supported by Visegrad Fund. Brama do La Strady to nie tylko cykl spotkań, których wspólnym mianownikiem jest sztuka teatru ulicznego. Ich uczestnicy zgodnie przyznają, że osobiste zyski z warsztatów wykraczają daleko poza sztukę. Młodzi uczniowie z kaliskich szkół mogą zobaczyć, czym jest teatr uliczny i mogą pobyć z tymi teatrami, z tymi liderami warsztatów na co dzień, bo warsztaty są, ale kończy też się dzień, spędzamy czas razem, spędzamy razem wieczory, więc jakby to jest naprawdę, dla mnie to jest niesamowite i chyba taka też ten urok tego, takiej przyjaźni też między tymi teatrami, to na mnie robi bardzo duże wrażenie. Otwierają siebie na innych, na inne osoby, na innych partnerów, że często przełamują swoje wewnętrzne lęki, zahamowania przed wystąpieniem publicznym, że znajdują nagle w sobie, powiem tak, pokłady, o których sami pewnie wcześniej nie wiedzieli. I te warsztaty, ta wspólna tygodniowa praca pozwala im poznać również siebie. Za bramą do La Strady zaczyna się zatem nie tylko teatralna droga edukacji, ale także, co ważniejsze, droga do poznania samego siebie.